Nie miały jakiegoś dużego znaczenia strategicznego, ale jednak zostały dostrzeżone przez polską prasę, dając w pierwszych dniach wojny nadzieję i podnosząc ducha w narodzie. Mowa o walkach na pograniczu Prus wschodnich we wrześniu 1939 roku z udziałem polskiej kawalerii, ale były też epizody, w których uczestniczyło polskie lotnictwo. Niewykluczone, że inaczej potoczyłyby się losy wrześniowych walk, gdyby polskie dowództwo całkowicie zrealizowało swoje plany. Zanim jednak te wypady na Prusy Wschodnie się rozpoczęły, to najpierw była cisza, a w zasadzie może powinniśmy powiedzieć, najpierw było uderzenie w kierunku Warszawy. Bitwa pod Mławą. I Mława. Tak, w Prusach Wschodnich głównym zgrupowaniem uderzeniowym, które miało zadanie przebić się przez polskie stanowiska, polskie umocnienia, tak zwanej Armii Modlin. To była trzecia armia niemiecka, która była zgrupowana właśnie na kierunku muławsko- warszawskim i ona od 1 września rozpoczęła działania, które miały przełamać polskie pozycje na tym kierunku, co niestety się stało. Ta kilkudniowa bitwa muławska skończyła się częściowym rozbiciem polskich jednostek, częściowo odwrotem i niestety otwarciem kierunku na stolicę Polski. W tym samym czasie takie zgrupowania strzegące pozostałych odcinków tego wschodniego odcinka granicy wschodnio-prusko-polskiej to były dużo słabsze, można powiedzieć trzeciorzędne jednostki niemieckiej Landwehry, zgrupowania forteczne Lözen, Gołdap 206 Dywizja Piechoty mobilizowana dopiero w tym czasie, więc to były jednostki, które nie miały charakteru ofensywnego Natomiast po drugiej stronie, na prawym skrzydle armii Modlin, znajdowało się duże polskie zgrupowanie. Samodzielna Grupa Operacyjna Narew, dowodzona przez generała brygady Czesława Młota-Fiałkowskiego, wcześniej dowódcy 18 Dywizji Piechoty w Łomży, a więc był to oficer, który bardzo dobrze znał teren, na którym przyszło mu działać. W marcu 1939 roku, a więc można powiedzieć pół roku przed rozpoczęciem wojny, otrzymał e, zadanie utworzenia i e, kierowania e, samodzielną grupą operacyjną Narew, która miała być rozmieszczona na odcinku około 200 km granicy, mniej więcej od Suwałk, aż do terenów e, Puszczy Kurpiowskiej, okolice Myszyńcy. Ta, ta samodzielna grupa operacyjna narew, Składała się głównie z dwóch brygad kawalerii. To była Suwalska Brygada Kawalerii, trzypułkowa, dowodzona przez generała Zygmunta Podchorskiego i Podlaska Brygada Kawalerii generała Ludwika Kmicza Skrzyńskiego, również składająca się z trzech pułków. Oprócz tego, jednostki rejonów umocnionych, pułk Korpusu Ochrony Pogranicza, ściągnięty ze wschodu, jeszcze ostatnie jednostki się nie rozładowały, w, w okolicach Augustowa, a już na te jednostki spadały pierwsze bomby w trakcie tej wojny, oraz dwie dywizje piechoty 18 dywizja piechoty oraz 33 rezerwowa dywizja piechoty. To były polskie siły. Liczące ogółem około 50 tysięcy żołnierzy, które miały chronić z jednej strony prawego skrzydła, tego wschodniego skrzydła to wschodnie skrzydło armii Modlin, a z drugiej strony zabezpieczać bardzo ważny odcinek linii kolejowej Warszawa-Białystok-Grodno. Chodziło o to, aby ta linia nie została przerwana, aby udrożnić możliwość przesyłania rezerw zmobilizowanych na wschodzie. Jednak, przygotowując plany obronne na tym odcinku frontu, nie odrzucano możliwości, Działań o charakterze zaczepnym. Stąd, między innymi, dowództwo Podlaskiej Brygady Kawalerii dostało zadanie, że w razie sprzyjających okoliczności może podjąć takie działania, aby rozpoznać siły niemieckie w rejonie leżącej naprzeciwko ich pozycji, polskich kawalerzystów, dzisiaj Biała Piska, kiedyś Biała Gelenburg, należąca do państwa niemieckiego. No i takie okoliczności sprzyjające zdecydowanie, istniały, gdyż jeśli tutaj wspomnieliśmy o Mławie, gdzie toczą się ciężkie walki, to 1 września na tym pograniczu polsko-niemieckim w okolicach Białej nie dzieje się w zasadzie nic. 2 września chyba ta ułańska fantazja gorąca kawaleryjska krew bierze w dowództwie górę. W zachowanych relacjach i wspomnieniach oficerów, dowódców, którzy stacjonowali na tym odcinku po polskiej stronie od dowódców wojska polskiego, rzeczywiście ten pierwszy, drugi dzień września zachował się w pamięci jako czas względnego spokoju. No, tu, w obszarze działania Armii Modlin, trwa ważna strategicznie bitwa. Tu natomiast tak naprawdę działają pojedyncze patrole, choć nie jest tak, że ten spokój był absolutny. Pewnie to nie będzie specjalnie odkrywcze, gdy powiem, iż pierwsze zetknięcie się żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej Narew z wojną to przerażający huk, który rozległ się nad ich głowami około godziny 5 rano 1 września, gdy mogli zobaczyć Potężne fale niemieckich samolotów, podążających w kierunku południowym i w kierunku wschodnim. Żołnierze mieli zakaz strzelania do maszyn nieprzyjaciela. Które wprawdzie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ale nie atakowały bezpośrednio ich pozycji. Było to spowodowane zapewne dwiema przyczynami. Jedna to chodziło o to, aby nie dać się sprowokować, zresztą jeszcze jeden rozkaz dotyczył tego nieulegania niemieckim prowokacjom, a druga przyczyna tego biernego przepuszczenia tych pierwszych fal niemieckich samolotów bombowych była taka, żeby Polskie oddziały, które zdążyły w ostatnich dniach sierpnia opuścić w większości koszary i znaleźć się na swoich stanowiskach wyjściowych do ewentualnej wojny, nie zdradziły swoich pozycji. Ten rozkaz nie był zbyt skrupulatnie przestrzegany, dlatego już w pierwszym dniu doszło do strąceń niemieckich samolotów. Pierwsze takie strącenie nastąpiło 1 września na odcinku Suwalskiej Brygady Kawalerii. Wkrótce potem podobny sukces odnotowano w Podlaskiej Brygadzie Kawalerii, nawet jak wspominał dowódca tej jednostki, generał brygady Ludwik Kmicic Skrzyński, obawiając się, że los niemieckich lotników, którzy wpadną w polskie ręce, może być ich życie może być zagrożone. Mieliśmy już wtedy świadomość, że Niemcy bombardują bez pardonu polskie miasta, Łomże, Suwałki, Augustów, Zambrów i miasta leżące w głębi kraju, że po prostu może nastąpić nieprzewidziana chęć odwetu, dlatego wysłał specjalny patrol swoich ułanów, aby przejął jeńców, Jakiż było zdumienie dowódcy tego patrolu, gdy okazało się, że jeńcy schwytani, niemieccy lotnicy, zostali dostarczani do miejscowego plebana, który gościł ich jakimś posiłkiem, czekając na pojawienie się polskich żołnierzy. Zapamiętano, że jeden z tych niemieckich lotników zachowywał się w sposób wyjątkowo butny. Odstawiono ich do sztabu, aby prowadzono dalsze przesłuchania odnośnie sił niemieckich na terenie plusschodnich. A więc pierwsze zetknięcie z wojną to są te niemieckie samoloty, które bądź przelatują nad polskimi pozycjami, lecąc w głąb kraju, bądź też bombardują te miejscowości leżące w pobliżu pogranicza. Wspomniałem już o Suwałkach, Augustowie, Zambrowie, Łomży, tam gdzie znajdowały się koszary, w większości opustoszałe lub ważne węzły kolejowe. I drugi element wojny, który się pojawia w pierwszych, można powiedzieć godzinach, jeśli nie nawet minutach wielkiego konfliktu, to napływające z nadgranicy meldunki, że bądź niemieckie patrole wybijają polskie strażnice graniczne próbując je zepchnąć lub wybić załogi co i co było opanować, w wielu przypadkach zgodne z prawdą. Co było zgodne z prawdą? Bądź niemieckie patrole przychodzą na stronę Polską i na przykład jeden z pułków otrzymał taką informację, że zatrzymano dwa autobusy. Wiozące ludność wiejską na rynek do pobliskiego miasteczka. Wylegitymowano pasażerów. Pasażerów pochodzenia żydowskiego pozbawiono mienia, obrabowano krótko mówiąc, i kazano im pieszo uciekać. To już jest pewnego rodzaju zapowiedź tego, co się z ludnością cywilną, w tym Polakami pochodzenia żydowskiego, będzie w tej wojnie działo. Natomiast dobrzy Niemcy zrabowanym mieniem żydowskim próbowali obdarować polskich pasażerów jadących tym autobusem. Natychmiast podjęto działania, aby ów niemiecki patrol przechwycić, co okazało się niemożliwe. Oni natychmiast się wycofali. Próby więc opanowania polskich strażnic, próby przechodzenia na drugą stronę, na polską stronę, po to, żeby z jednej strony zorientować się, jakie polskie siły się znajdują, z drugiej strony też pisać pewnego rodzaju zamęt, bo te pogłoski, które bardzo szybko w całej Polsce stały się niezwykle powszechne, o działalności niemieckiej piątej kolumny, o działaniu niemieckich dywersantów, szpiegów i tak dalej. One w jakimś stopniu były uzasadnione. Jeden z oficerów zapamiętał, że dostał telefon z rozkazem przemieszczenia swego szwadronu na zupełnie inny odcinek, i już gotów był to wykonać, tylko zorientował się, że ten rozkaz odbywał się w sposób niezgodny z obowiązującymi procedurami. I ten przykład to w pasie działania podlaskiej Brygady Kawalerii jest jednym z kilku takich elementów, które pokazują, że te. Niemieckie działania, które miały na celu dezorganizować polskie jednostki, ta piąta kolumna, były w tym pierwszym dniu września w godzinach porannych. 1939 roku prowadzone. No ale przez kilkadziesiąt godzin było też wiele takich odcinków, gdzie panowała cisza absolutna. Były takie odcinki, w których panowała cisza absolutna, aczkolwiek polscy dowódcy i suwalskie i podlaskie brygady kawalerii zwracali się do swego zwierzchnika generała Czesława Mota-Fiałkowskiego z prośbą o zgodę na przekroczenie granicy, aby rozpoznać niemieckie siły po drugiej stronie. Nawet jak przepędzano te niemieckie patrole, to zazwyczaj ta polska akcja kończyła się na samym pasie granicznym. Właściwie dopiero 2 września nastąpiła zgoda, aby przekraczać granicę siłą nie większą niż szwadron, co rzeczywiście zostało zrealizowane i zapamiętałem taką, takie wspomnienie jednego z oficerów 3. Pułku Ułanów Mazowieckich, który opowiadał, że przez jego pozycję przechodzili koledzy wyznaczeni do patrolu po drugiej stronie granicy. I mówił, zazdrość jest niemęskim uczuciem, ale jakżeż ja im zazdrościłem, że oni są tymi pierwszymi, którzy mają przejść na drugą stronę, na teren wroga. Bo przecież wkrótce już mieliśmy być w Berlinie, przynajmniej według takich bardzo na wyrost zapowiedzi niektórych naszych dowódców generałów. Ta, można powiedzieć, propaganda i przedwojenna, i wojenna. Można się zastanawiać, na ile ona odzwierciedlała rzeczywistą wiedzę czy przekonanie najwyższych dowódców polskiej armii o stanie tej armii, a na ile była obliczona na po prostu podtrzymywanie wysokiego morale w wojsku i w społeczeństwie. Wokół tego myślę, że można bardzo długo dyskutować, bowiem sądzę, że jednak polskie kadry dowódcze realistycznie oceniały możliwości polskiego wojska w samotnym starciu z Niemcami. Stąd politycy. Józef Beck, minister spraw zagranicznych, tak intensywnie zabiegali o to, aby do wojny nie przestępować samotnie, żeby mieć wsparcie sojuszników. Natomiast czym inny był rzeczywiście ten element y, akcji propagandowej, ten element budowania morale, silni, zwarci, gotowi, a więc takiego przekonania, że my jesteśmy do tej wojny przygotowani. Na tyle, na ile pozwalały siły i środki i pieniądze, to y, wydaje się, że wiele w tym zakresie rzeczywiście zostało zrobione. No i mamy ten drugi dzień września i generał Ludwik Kmicic-Skrzyński, dowódca Podlaskiej Brygady Kawalerii ze składu Samodzielnej Grupy Operacyjnej NAREF wydaje rozkaz rozpoznania pozycji niemieckich, no i wzięcia języków. Te działania są podejmowane przez obie jednostki kawalerii, to znaczy i przez Suwalską Brygadę Kawalerii i przez Podlaską Brygadę Kawalerii każdej z nich poszczególne półki wystawiają szwadrony, które mają zadanie przejść na drugą stronę i zbadać teren, zdobyć języka, jeńców, zorientować się, jakie siły niemieckie są pod Jak stronie. daleko wchodzą? To jest kwestia kilku kilometrów, bowiem to jest miejscowość Mochy, zajęta przez żołnierzy suwalskiej Brygady Kawalerii. To są również wypady, których naj, najdalszy chyba dociera do miejscowości Bełcząc, niedaleko Białej. To jest jakieś 9 kilometrów od ówczesnej granicy. No oczywiście trzeba Mówić też o wypadzie o charakterze odwetowym, czyli te wypady Podlaski i Suwalskiej Brygady Kawalerii mają na celu zdobycie jeńca i zorientowanie się w możliwościach obronnych przeciwnika. Natomiast, ponieważ Niemcy kilkukrotnie w tych pierwszych dwóch dniach września próbują podejść pod miejscowość Grajewo, nawet wysyłają swój pociąg pancerny, na tym odcinku dochodzi do spalenia jakichś miejscowości, więc w ramach takiego, można powiedzieć, akcji rozpoznawczo-odwetowej zapada decyzja, aby jeden z batalionów 135. Pułku Piechoty dowodzony przez majora Nowackiego. Nocnym marszem dostał się w okolice Prostek, to miejscowość tuż leżąca nad samą granicą z Polską i opanował tą miejscowość. I rzeczywiście 2 września nocą ta akcja zostaje przeprowadzona. Poszczególne punkty wyznaczone przez dowódców w Prostkach zostają zajęte przez Polaków. Dochodzi do zdobycia nawet sporej ilości sprzętu Działania wspierające na, na skrzydle owego batalionu podejmuje jeden ze szwadronów 9 Pułku Strzelców Konnych, i do prostek przyjeżdża dowódca pułku, pułkownik Tadeusz Tabaczyński, późniejszy jeden z oficerów późniejszej Armii Krajowej, już w czasie okupacji niemieckiej. Rozpoznaje sytuację i wydaje rozkaz, że po zajęciu miasteczka można dokonać odwrotu. I tak rzeczywiście nad ranem ten polski oddział żołnierzy piechoty wycofuje się. W kierunku granicy pozostawiając prostki, natomiast działający na jego lewym skrzydle szwadron strzelców konnych, słysząc koniec kanonady, ognia z broni ręcznej, dochodzi do wniosku, że ta akcja już się zakończyła i wobec tego też wycofuje się w stronę granicy. Więc to są działania zarówno rozpoznawcze, jak i swego rodzaju odwetowe. No i te działania rozpoznawcze na odcinku Podlaskiej Brygady Kawalerii rzeczywiście najdalej posuwają się w kierunku Bełcząca, to jest około 9 km od ówczesnej granicy. Żołnierze generalnie napotykają na dosyć słaby opór niemiecki. To znaczy w niektórych miejscowościach rozpoczyna się ogień, nawet dochodzi do jakiejś zasadzki niemieckiej na polskich kawalerzystów. Niemniej jednak ten opór wydaje się dosyć słaby. Co dobrze rokuje na wypadek podjęcia decyzji o jakiejś większej operacji? Też dosyć ciekawe są obserwacje. Polskich żołnierzy, którzy wchodzą do Prus Wschodnich, zauważają, że wsie są w większości wyludnione, co może oznaczać, że w ostatniej chwili Niemcy ewakuowali ludność cywilną, choć zdarzają się spotkania z miejscową ludnością, to są się brzuski wielkie, brzuski małe, sokoły. Te miejscowości są panowywane przez polskie podjazdy, z którymi można rozmawiać po mazursku. Na podwórkach puszczony luzem inwentarz. Czasami na stole jakieś resztki żywności jakby ktoś wstawał, był ewakuowany. W sposób nagły, nie kończąc jedzenia. Jest kategoryczny rozkaz, aby nie dokonywać zniszczeń w zajętych gospodarstwach. Nawet no, można zastanowić się, na ile to jest pewnego rodzaju odzwierciedlenie rzeczywistości, a na ile pewnej anegdoty tamtego czasu. Jeden z oddziałów, przechodząc granicę, zwala niemiecki słup graniczny i oficer zapamiętał to. To był porucznik Janusz Jerzewski. Zapamiętał, że oto zwala się symbol pruskiego smętka widać, że ów oficer był na tyle oczytany, że czytał jedną z najważniejszych książek Melchiora na tropach Smętka. Z najważniejszych książek nam tego czasu opowiadających o plusach Wschodnich. Też mowa o tym, że żołnierze jedzą jakieś tam owoce z drzew, no ale generalnie te patrole wycofują się, bowiem ich zadaniem jest tylko rozpoznanie terenu, a nie jakieś działania o charakterze zaczepnym. Dopiero 3 września, kiedy Francja i Anglia wypowiada są wojnę, Staje się jasne, że nie jest to wojna, że te działania rozpoczęte kilka dni wcześniej nie są działaniami o charakterze tymczasowym, lokalnym, że nie pomogą już żadne negocjacje pokojowe, że jest to wojna, która... Ma prawdziwy charakter, nie można jej zatrzymać już w tej chwili i wtedy dopiero przychodzi zgoda naczelnego dowództwa na to, aby działania w Prusach Wschodnich podjąć większymi siłami, a więc siłami zarówno podlaskiej Brygady Kawalerii, jak i suwalskiej Brygady Kawalerii. Na odprawie oficerów w suwalskiej Brygady Kawalerii dowódca brygady rozpoczyna przygotowanie planu uderzenia na Olecko. Ówczesny Trojburg, wcześniej Margrabowa. Wcześniej jeszcze Margrabowa, ale podczas przygotowywania tego planu zapada decyzja, że bry suwalska Brygada Kawalerii ma opuścić wyznaczony jej odcinek nad granicą i kierować się w kierunku Zambrowa-Ostrowi e, Mazowieckiej, bo tam jest bardzo poważna sytuacja na froncie, mianowicie jednostki niemieckie. Oskrzydlają Armię Modlin. To jest ten moment, kiedy bitwa mławska się tak naprawdę kończy w tą końcową fazę. Ale i tak wyznaczony był na 4 września. Tak jest, więc mamy sytuację taką, w której pierwotny plan musi zostać odwołany i ta suwalska brygada kawalerii jest wycofana na inny kierunek. Ale podobny rozkaz, co ciekawe, nie dociera do podobnie przygotowującej się do uderzenia na białą, podlaskiej brygady kawalerii. I ona w nocy z 3 na 4 września podejmuje działania na pograniczu siłami całej brygady, wchodząc na kilka kilometrów w głąb terytorium wschodniopruskiego. Niemieckie placówki, które są rozmieszczone w poszczególnych wsiach, cofają się. Polscy żołnierze docierają do miejscowości Długi Kąt. Niestety nie udaje się zająć w miejscowości Kowalewo. To jest taka wioska regulująca drogi prowadzące w kierunku Białorusi. Dzisiejszej Białej Piskiej, wtedy Białej albo Gelenburga w języku niemieckim. No i ta, to Kowalewo jest właściwie tym bastionem, który trudno Polakom opanować, między innymi ze względu na bardzo silny ogień broni maszynowej i rozpoczynający się ogień artylerii. Przy czym ze wspomnień oficerów wiele wskazuje na to, że była to. Chałbice 100mm, a więc dosyć poważny kaliber, który bardzo poważnie dawał się we znaki polskim oddziałom. Wprawdzie polska strona dysponuje dywizjonem artylerii konnej, ale tu wkrada się jakiś chaos, problemy z łącznością, z koordynacją działań, jakaś bateria się gubi w tym całym zamieszaniu. Wozy pancerne, które mają wspierać atak, również nie zostają w sposób należyty wykorzystane. Być może też sama decyzja generała Ludwika kmicica skrzyńskiego aby nie bombardować ar z artylerii polskiej wioski Kowalewa, ma tutaj swoje znaczenie. Tak przynajmniej po wojnie usprawiedliwiał tą całą sytuację. Dojrze ten polski atak na kierunku Białej Piskiej siłami szwadronów 9. pułku strzelców konnych, dziesiątego pułku łanów i piątego pułku łanów zasławskich załamuje się. Polscy żołnierze zalegają. Gdzieś tam dochodzi do trafień, gdzie koniowodni trzymają zwierzęta, bo przecież łani atakują pieszo. W związku z tym w godzinach popołudniowych zapada decyzja o wycofaniu się na polską stronę granicy. Polskie dowództwo obawia się, iż Niemcy mogą podjąć kontratak, który przekroczy granicę z Polską i w momencie takim bardzo trudnym wycofywania się polskich oddziałów może się okazać skuteczny. Niemcy na szczęście nie podejmują się tego. Ścigają ogniem artylerii wycofującej się polskie oddziały, ale ten ogień już przestaje być taki groźny. Natomiast nie decydują się na przejście granicy oddziałami piechoty. Ten wypad w kierunku Białej Piskiej, który rozpoczyna się w nocy z 3 na 4 września i trwa do 4 września, do godzin popołudniowych, ma też swój jeden epizod dodatkowy. Mianowicie w pierwszych dniach września w rejonie Kolna stacjonuje szwadron kolarzy. To jest tak naprawdę oddział rozpoznawczy 18 Dywizji Piechoty który ma penetrować teren pogranicza na kierunku Jerze i Dłutowo. To są te miejscowości wschodniopruskie, bezpośrednio sąsiadujące z granicą z Polską. I w momencie, kiedy podlaska brygada kawalerii rozpoczyna działania w kierunku Białej, to ten oddział rozpoznawczy 18 Dywizji Piechoty, wzmocniony szwadronem samochodów pancernych, ma opanować jeże i Dłutowo. I tak się rzeczywiście dzieje, ale w momencie, kiedy polskie uderzenie na Białą kończy się, kiedy oddziały polskie wycofują się, to również oddziały piechoty z Dłutowa i Jerzy wracają na polską stronę granicy. I można powiedzieć, że na tym te działania o dużym rozmachu kończą się, bo wkrótce potem Samodzielna Grupa Operacyjna Narew opuszcza teren pogranicza jeszcze niemieckie patrole i polskie patrole, jednostki, które tu pozostały, przechodzą nawzajem na swoją stronę, ale to nie ma już takiego dużego zaangażowania sił i środków. No a wkrótce potem do rejonu poligonu Orzyskiego zostają przerzucone jednostki pancerne i zmotoryzowane korpusu generała Guderiana, Guderiany. które uderzają w kierunku Narwi, Biebrzy, Narwi, ale to już jest zupełnie inna historia. Wspomnieliśmy o atakach niemieckiego lotnictwa na Polskę, ale i my staraliśmy się nie być dłużni. To już rzeczywiście tylko takie epizodziki. No, jeden z nich znów dotyczy białej. Tak, no, jest kilka śladów o, mówiących o tym, że polskie samoloty e, dokonują wypadów na teren e, niemiecki, bombardowanie dworca kolejowego w Nidzicy. E, natomiast w swoich wspomnieniach generał Ludwik Knicic-Skrzyński. Pisze, że wsparcie lotnicze wypadło na Białą. Miało polegać na tym, że kilka e, polskich karasi miało zrzucić bomby na e, dworzec kolejowy Białej, dworzec, w którym prawdopodobnie w tym czasie wy, wyładowywane były jakieś oddziały, które Niemcy przerzucali na teren, gdzie zauważyli jakąś zmarszoną polską aktywność. No i kończy swoją opowieść dotyczącą tego ataku lotniczego. Polski generał takim trochę wątpiącym tonem, że chyba tak nastąpiło, czyli on nie ma pewności, czy rzeczywiście dworzec z Białej został obrzycony bombami przez polskie samoloty, czy to był tylko plan do końca nie zrealizowany. Podobnie, jak do końca nie umiemy określić, co tak naprawdę wydarzyło się w Nidzicy, ale mówi się o takim właśnie epizodzie, gdy pojawił się nad stacją Nidzica polski karaś, który miał również zrzucić bomby, czy może tylko bombę, być może ostrzelać jakiś niemiecki transport, a być może łóżko urządzenia stacyjne. Te polskie działania, one oczywiście nie miały charakteru działań ofensywnych. Prasa warszawska w tych dniach pisała o polskiej kawalerii w Plusach Wschodnich, czy wręcz o ofensywie polskiej w Plusach Wschodnich, znowu raczej nastawiając się na budowanie czy utrzymywanie jakiegoś morale, które pozwoliłoby społeczeństwu zaatakowanemu przez totalitarną potęgę przetrwać ten ciężki czas, żeby się ten duch obrony gdzieś tam nie zgubił. Więc ta prasa pisała w taki właśnie dosyć entuzjastyczny sposób, natomiast w rzeczywistości te działania miały charakter doraźny, miały charakter raczej rozpoznawczy, bądź jak w przypadku prostek odwetowy, natomiast nie było ich celem zmiana jakiejś sytuacji strategicznej na terenie odcinku granicy polsko-niemieckiej w rejonie plus wschodnich. Choć potem niektórzy historycy zastanawiali się, że gdyby te działania Suwalskiej i Podlaskiej podlaskie Brygady Kawalerii zostały zsynchronizowane i nastąpiły jednocześnie, być może pewnie nie wpłynęłyby na los, los wojny, ale w jakiś sposób na sytuację w tym miejscu by oddziaływały. A już wkrótce prusy wschodnie miały się stać dla polskich żołnierzy miejscem, do którego trafiali jako jeńcy. Stalagi Hochenstein i sztablak, ale też dziesiątki podobozów, o których istnieniu świadczą do dziś już tylko cmentarze albo pojedyncze mogiły.